Panowie, gratuluję na wstępie awansu do finału Mistrzostw Europy 19-latków, chociaż po drugim spotkaniu, dalibóg, mało kto o was wierzył i przypuszczał, że uda się awansować do Hiszpanii. No, w drugim meczu można powiedzieć, że lekko nie poszło to po naszej myśli i można było tak przypuszczać po wyniku, że może być ciężko. Jak się patrzyło na te mecze z perspektywy ławki rezerwowych, mówię o pierwszych dwóch spotkaniach z Kazachami i Bośniakami? No na pewno to nie było dla mnie łatwe, bo chciałbym grać, no ale udało mi się zagrać w trzecim meczu, z czego jestem dumny. Uchylny Miłosz, rąbka tajemnicy, co działo się w zespole i w szatni przed ostatnim meczem z Finami, gdzie już w grę wchodziły kalkulatory, matematyka i tak dalej. No była na pewno bardzo duża motywacja od nas wszystkich, wiara w końcowy sukces i bardzo, bardzo w to wierzyliśmy. A jak się broniło w tym ostatnim meczu pod napięciem? Było ciężko na początku, ale z biegiem przebiegu meczu myślę, że wskoczyłem na taki swój poziom dobry. No i chłopaki też dużo pomagali, wspieraliśmy się nawzajem na boisku. No i jakby taki był to nasz taki wspólny sukces. Miłosz, kiedy opadły już emocje i wielka euforia po awansie, co powiedzieli trenerzy Łukasz Żebrowski czy selekcjoner pierwszej reprezentacji Błażej Korczyński? No byli z nas na pewno bardzo dumni i gratulowali nam tego wyczynu, bo nie było to zbyt proste zadanie i wspólnie się cieszyliśmy bardzo. To teraz już życzę tylko, abyście się załapali do tej drużyny, która pojedzie we wrześniu do Hiszpanii. Dziękuję. Dziękuję bardzo.